Kochani, większy obiektyw i będziemy szukali mojego domu. Tam mieszka Margo. O, tam. A ten piękny budynek, o ile się nie mylę, to jest ten bank europejski, który wybudowano jakieś 2 lata temu i podczas jego otwarcia tutaj były zamieszki, płonęły samochody. Działo się, było bardzo niebezpiecznie. Znaczy płonęły policyjne samochody oczywiście. I popatrzymy jeszcze troszeczkę na mosty na Menie. I to jest ta druga część rzeki. Tu już jest mniej mostów. A tam w oddali zobaczycie, chyba tutaj, że płynie statek. Można po Menie odbywać wycieczki statkiem. Słuchajcie, wspaniała wycieczka, polecam Wam. Wstęp kosztuje 7,50. Jeśli będziecie we Frankfurcie, to po prostu odwiedźcie Main Tower. Znajduje się na ulicy Neue Mainzer Straße 58. Nie zapomnijcie o kupieniu sobie pamiątki. Ja zaraz sobie kupię ten magnes. Ferrari? Czekajcie, jeszcze coś będzie jechało. Tak, tu jest oczywiście wyścig w niedzielę i wystawa jest wszystkich samochodów najdroższych. Jeśli wszystkie najdroższe auta wystawia się z garażu i jedzie się po prostu przez ulicę Frankfurtu. Słyszycie jeszcze oczywiście, jakie straszne hałasy. I na zakończenie moja pamiątka, magnes. Ja zbieram magnesy. Myślę, że wy też zbieracie magnesy. Powiedzcie, czy zbieracie. I wziąłam sobie jeszcze taką ulotkę informacyjną. Na pamiątkę, bo zbieram takie rzeczy, lubię. I do zobaczenia. Widzicie, to miasto jest wiecznie w przebudowie. Zobaczcie, nie można iść chodnikiem, nie wiem dlaczego. Tu też coś będą remontować. A to jest to czerwone Ferrari, które próbuje, zdaje się, pod prąd podjechać. Daje, że się tak wyrażę po garach. Chciałam skończyć tą wycieczkę, ale postanowiłam pokazać Wam, skoro już tutaj jestem, jeszcze najlepszy hotel we Frankfurcie. Zapraszam. A teraz znajdujemy się na Rossmarkt. To jest taki plac, na którym postawiony jest pomnik ku pamięci Johanna Gutenberga. Pomnik ten powstał w 1840 roku na 400-lecie wynalezienia druku. Osoby, które zaraz Wam pokażę, które stoją na tym pomniku, to Johannes Gutenberg, Johannes Fust i Peter Schiffer, którzy pomagali w tym całym dziele stworzenia, wytworzenia pierwszej książki drukowanej. Muzeum Gutenberga znajduje się w Mainz i mam nadzieję wkrótce Was tam zabrać. Piękny pomnik, ma 4 fontanny. Z głowy byka, słonia, lwa. I teraz zobaczymy tą 4. głowę, bo nie pamiętam, co to za lwa. I jeszcze jest kozioł. Wypływają, wyczyskują fontanny. Pięknie. Jeśli będziecie w okolicy, to wejdźcie do Coffee Follows. Pyszną mają kawę i pyszne mają muffinki. Teraz Was tam zabiorę.
A z tej strony rozpościera się przed Wami najbardziej elegancki, najdroższy hotel w mieście, Steigenberger Frankfurter Hof. Tutaj nocują gwiazdy. Raz byłam w środku, bo znajoma mojej koleżanki Bernadette, którą znacie, pracuje tutaj w szatni i musiałyśmy jej coś oddać i przekazać. I miałam przyjemność, zaszczyt być w tym hotelu. No jest tak pięknie, jest po prostu bajecznie. Follows moją najlepsze muffiny, jak już mówiłam. Ten jest czerwony, Black Velvet. Nadziewany jest bitą śmietaną. Polecam Wam. 2,80 i mała cappuccino też 2,80. Pycha. Teraz już naprawdę do widzenia. Miłego dnia. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi i chodźcie na spacery. Pa.